Zgodnie z artykułem 13 RODO informuję, że obrady sesji Rady Miejskiej są transmitowane na żywo i utrwalane. Administratorem systemu transmisji jest burmistrz miasta i gminy Witnica. Wystąpienia i wypowiedzi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Osoby nie wyrażające zgody na utrwalanie wizerunku proszę o opuszczenie sali. Proszę o sprawdzenie kworum. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwiera 17. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Witnicy. Stwierdza, że w sesji uczestniczy 13 radnych z 15-osobowego ustawowego składu Rady. Zatem Rada może podejmować prawomocne uchwały. Proponowany porządek obrad jest to otwarcie sesji z uwzględnieniem prawomocności obrad. Drugi punkt, przedstawienie porządku obrad. Trzecie, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsze, określenie wysokości stałych podatku od nieruchomości. Drugie, zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Witnice na 2019 rok. Trzecie, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028. Czwarty punkt, zakończenie sesji. Nie wpłynęły żadne wnioski tutaj od wnioskodawcy. Zatem są pytania do porządku obrad? Jak nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosów za, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Zatem przyjść porządek obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę o przedstawienie uchwały. Dziękuję. Przedstawię Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej Witnicy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Po podstawie prawnej Rada Miejska Witnicy ustala, co następuje. Paragraf 1. Określa się na terenie miasta i gminy Witnica stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości. Punkt 1. Od gruntów. Podpunkt 1. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,92 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 hektara powierzchni. Punkt 3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, z tym, że od terenów mieszkaniowych 0,39 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.
Punkt 4. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dziennik urzędowy z 2018 roku, pozycja 1398 oraz 2019 roku, pozycja 730 i 1696 i pozostałych i położonych na terenach, dla których Ministerstwo Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmujący wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 3 zł 15 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części. Punkt 1. Mieszkalny 80 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt 2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22 zł 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt 3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11 zł 18 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt 4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 87 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt 5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 zł 5 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, z tym, że budynki gospodarcze, na przykład obory, stodoły, posadowione na gruntach rolnych o łącznej powierzchni nie przekraczającej 1 hektara fizycznego, w części niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, stawka 2 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt 3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej w artykule 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubnica. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2 na 10/2018 Rady Miejskiej z Dubnicy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku na obszarze miasta i gminy Dubnica w 2019 roku. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Uzasadnienie do niniejszej uchwały. Na podstawie artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 1170 ze zmianami, Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie głównych granic stawek kwotowych obwieszczanych przez ministra finansów. Stawki też rocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy w stosunku odpowiadających wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki uległy zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku wskaźnik ten wynosi 101,8, to jest wzrost o 1,8%. Pojęcie podatku zostało zdefiniowane w artykule 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 900 z tymi zmianami, cytuję, podatkiem. Proszę ciszę.
Podatkiem jest publiczno-prawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. W ustawie wskazane zostały kryteria, jakimi Rada Gminy powinna kierować się przy różnicowaniu stawek. W artykule 5 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca wskazał, iż przy określaniu wysokości stawek, o którym mowa w ustępie 1 punkt 1 od gruntów w nawiasie, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zawodowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. Natomiast w odniesieniu do budynków lub ich części ustawodawca przy określaniu wysokości stawek, o którym mowa w ustępie 1 punkt 2 tejże ustawy, wskazał, że Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynku. Rada może wprowadzić tylko zróżnicowanie przedmiotowe. Nie ma natomiast podstaw prawnych do różnicowania stawek według kryterium podmiotowego. Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla określonych podmiotów nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest sprzeczne z artykułem 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kompetencją Rady Gminy jest określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. W pozostałym zakresie w pełni mają zastosowanie wszystkie regulacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym definicje ustawowe. Przyjmuje się obecnie, że przepisy prawa, również prawa miejscowego, winny być klarowne i zrozumiałe dla adresatów. Rada Gminy w procesie stosowania uchwał podatkowych musi przestrzegać przede wszystkim ustawowego zakresu upoważnienia. Żadne inne względy pozaprawne nie mogą uzasadniać zawierania zapisów nie mających umocowania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Cechą charakterystyczną uchwał podatkowych jest ich przedmiot. Proponowana treść niniejszej uchwały spełnia wymogi określone przepisami i wprowadza przedmiotowe różnicowanie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok od gruntów pozostałych dla terenów mieszkaniowych, od budynków pozostałych dla budynków gospodarczych, na przykład obór stodów posadowionych na gruntach rolnych o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara fizycznego. Pozyskanie dochodów podatkowych ma na celu zapewnienie realizacji niezbędnych zadań gminy. Wszyscy muszą dbać o dobro publiczne i tym samym przyczyniać się do finansowania wspólnych potrzeb. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. To tyle, jeśli chodzi o treść uchwały. Chciałabym tylko jeszcze dodać, że no, tak jak omawialiśmy na poszczególnych komisjach dość szczegółowo, w ocenie organu ten projekt uchwały jest zgodny z przepisami prawa, eliminuje wszystkie wady, które były zawarte w dotychczasowej obowiązującej uchwale, jasno i precyzyjnie wskazuje, jakie tereny mieszkaniowe, jaką stawką, a jakie pozostałe grunty są opodatkowane. Przerabialiśmy to na przykładach, więc Państwo wiecie, że w przypadku dróg, na przykład badanie możliwości dostępu drogi jako gruntu pozostałego do możliwości do trzech kryteriów określonych w obowiązującej uchwale co do wody, ścieków i drogi jest w ogóle niezasadne i
no, powiedziałabym bezsensowne. Drugim takim przykładem, który należy wyeliminować w mojej ocenie, jest określanie numeru porządkowego, który jest określony do gruntów, który podlega pod ustawę o podatku rolnym. Nie może być zawarta ta nieruchomość w uchwale, która reguluje stawki, wysokość stawek podatku od nieruchomości. Jest to rażące naruszenie przepisów prawa w tym wypadku, bo grunty rolne są opodatkowane gruntami rolnymi i nie mogą podlegać ustawy o podatku od nieruchomości. Ujednolicenie stawek też zachowuje zasadę równości podmiotów, nie wprowadza do żadnej dyskryminacji. Uśrednione zostały stawki co do 4 okręgów na podstawie tej obowiązującej w 2019. Średnia wychodziła 0,38 groszy. Została podniesiona o 1 grosz o wskaźnik wzrostu na 0,39. Więc tutaj patrząc, że te 4 okręgi, które miały służyć dla społeczności lokalnej, nie odzwierciedlały faktycznie tych możliwości określonych w uchwale, bo nie były stosowane jakby do wszystkich, te kryteria nie były stosowane do wszystkich miejscowości. Sołectw, bo tam były nazwane sołectwa. W sołectwach grunty nie odzwierciedlają obrębów geodezyjnych. To też jest wielkim utrudnieniem. Jedno sołectwo jest zarówno w pierwszym okręgu, jak i w czwartym, więc tutaj dochodzi do dobrowolności opodatkowywania, a czegoś takiego nie może być. Zresztą też podatnik sam, czytając uchwałę, powinien wiedzieć, nabywając taki grunt, jaki podatek zapłaci. To ma być jasne, czytelne i klarowne, a nie może być takiej dobrowolności, czy zostanie numer porządkowy nadany dla nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej bądź innej, tak? Więc w tej chwili gro nieruchomości jest dzielonych, są to głównie grunty rolne, więc one podlegają pod podatek rolny, nie wchodzą w tą ustawę, a te uchwały, a te grunty, które są, czyli inne niż tereny mieszkaniowe, a chodziło Państwu głównie o to, zresztą organowi burmistrzowi również, żeby zróżnicować te stawki dla mieszkańca. Tam, gdzie faktycznie on mieszka, żeby to była stawka jednolita, a od pozostałych proponowana jest stawka ta 50 groszy. Czyli od gruntów typu BA, BI, BP i wszystkie te tereny komunikacyjne, DR, TK, czyli te inne, które są na naszej gminie. To może tylko tyle z mojej strony, bo myślę, że nie ma sensu chyba szczegółowiej omawiać, bo te zagadnienia były, chyba że są pytania. Zabierz głos w sprawie uchwały? Jak Pani słusznie, Pani Kierownik, powiedziała, Rada Gminy może określać zróżnicowanie. Sama Pani przeczytała, cytując tutaj treść ustawy, że wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania uwzględniając w szczególności lokalizację. I proszę Panią, proszę nie wprowadzać tutaj radnych miejskich w błąd, bo przez kilkanaście lat funkcjonowała uchwała, nigdy nie była zanegowana ani przez RIO, ani przez nadzór wojewody i pobieraliście Państwo przez kilkanaście lat trwania tej uchwały zgodnie z prawem. I tutaj brakuje mi w treści tej uchwały, bo mieszkańcy muszą wiedzieć, że mieszkańcom miasta, którzy mają dostęp do drogi utwardzonej, do sieci kanalizacyjnej i do sieci wodociągowej, zmniejsza się podatek o 8 groszy, natomiast różnicę w tym podatku poniosą mieszkańcy wsi, którzy nie mają dostępu do tych zdobyczy cywilizacji. Ja chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało i żebyście Państwo głosowali zgodnie ze swoim zdaniem. Dziękuję. No ja odpowiem Panu Radnemu. Nie do końca jest to prawdą, bo jak przeczyta Pan uchwałę ze zrozumieniem, pierwsza strona określa obowiązującej uchwały, tak, że od gruntów pozostałych, w tym zajętych przez pożytek, wprowadza się 4 okręgi podatkowe i tu jest różnicowanie, tak?
integralną, natomiast w paragrafie 2 stanowi się, że szczegółowy podział na okręgi wraz z uzasadnieniem zasad przyporządkowania nieruchomości określa załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, będący integralną częścią uchwały. I jak spojrzymy na ten załącznik do uchwały, gdzie to jest załącznik, przepraszam? To jest wersja obowiązującej od 2003 do 2019 roku. Dodawane były tylko numery porządkowe do poszczególnych nieruchomości, do poszczególnych okręgów. Były aktualizowane. Co roku to było zadanie Wydziału Nieruchomości, Księgowości i były naliczane zmiany. Dobrze. I, dlatego, i to było weryfikowane, proszę pani. Ale nikt nie mówi, że nie. Proszę mi dać dokończyć, panie radny. I ten załącznik, który jak się przeczyta ze zrozumieniem od początku, o czym on stanowi i co w danym okręgu jest napisane, zawęża grunty pozostałe tylko do terenów mieszkaniowych. Jest napisane plus B. Państwo, tworząc tą uchwałę od 2003 roku, ustaliliście stawkę od gruntów pozostałych w 4 okręgach, ale w załączniku zawęziliście tylko do terenów mieszkaniowych. Więc się pytam, to jaka jest stawka dla innych, typu droga, to co dałam przykład, tak? BA, BI, BB, TK i tak dalej. Jest ich co najmniej 10 gruntów, które wchodzą w skład gruntów pozostałych, o których co zapominamy, bądź wymierzamy i bierzemy kryterium możliwości drogi do drogi, tak, możliwości ścieków, że droga ma ścieki, czy dostępność ma do ścieków i ten, no coś chyba nie tak. Jak mówimy o nieruchomościach, mówimy o nieruchomościach mieszkalnych, tak, o działkach pani kierownik. I mówmy po prostu jasno, o działkach mieszkalnych, które mają dostęp do drogi utwardzonej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. I tak to było zapisane. To dlaczego nie ma spójności jedno z drugim? Załącznik stanowi integralną. Urząd ma prawników i powinien dostosować po prostu tak, że no dobrze. My ja nie jesteśmy prawnikami, tak? Wiem, pani kierownik, że przez 16 lat uchwała ani razu nie była zawetowana. Ale ani przez 16 lat funkcjonowała z korzyścią dla mieszkańców wsi. Ale my nie mówimy, że nie ma korzyści. Tu jest ujednolicenie podatków, tak jak powinno być, bo dlatego też nie wiem, czy pan słuchał, jak czytałam, to znaczy... Zróżnicowanie pod względem lokalizacji. Tak, i to jest oczywiście, ale to wynika z przepisu, ale też proszę patrzeć na ustawowe definicje, pojęcie podatku, co to jest podatek. Jaka to jest danina, tak? A tu państwo wprowadzacie zarówno zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe w uchwale, w załączniku, na ostatniej stronie, w miejscowości Sosny, w dziale, w okręgu 4 jest wpisany ośrodek wypoczynkowy. Czy to jest zwolnienie przedmiotowe? To od tego nic jest, po to są urzędnicy, żeby nie wyłapywać tam, gdzie są przedmiotowe błędy, skorygować o przedmiotowe błędy, skorygować o braki w tabeli, która stanowi załącznik, a nie wywalanie do kosza uchwały, która się sprawdza i którą rozumieją mieszkańcy. Proszę panie przewodniczący, czy my mamy dyskutować merytorycznie nad uchwałą, czy szukać winnego, czy nie, politycznie? Merytorycznie. Od 2003 roku funkcjonuje u państwa taka uchwała. Mam zresztą te uchwały, które twierdzicie państwo, że to są uchwały przedmiotowe, co jest no, nie do końca prawdą, bo są przedmiotowo-podmiotowe i mogę tutaj wyraźnie przytoczyć. Uchwała z 13/60/2003 roku z 11 grudnia, w której oprócz tych 4 okręgów są numery porządkowe, są ulice i jest ok, tak, ale na ulicy Przemysłowej w okręgu 2 jest wyraźnie Zakład Witnica Metal plus B. Co to znaczy?
Mówicie Państwo, że... Ale i to jest to co ja przed chwilą powiedziałem. No ale to już od 2003 roku. No ale przepraszam bardzo, to urzędnicy nie wyłapywali, że to jest źle sporządzona uchwała przygotowywana przez przedstawicieli burmistrza od 2003 roku, 4, 5, 6, 10, 15, 16. Ale teraz robi się rewolucję, wywraca do góry nogami i chce się ukarać część ludzi, którzy... Nie, to jest ukaranie, ponieważ jeżeli podnosi się od ponad 20% podatek, to jest ukaranie. Bo jeśli chodzi o to nie jest ukaranie. Pani jeśli chodzi o tą działkę, którą Pani wymieniła, czyli tą firmę, którą Pani wymieniła, to proszę sprawdzić w dokumentach, kiedy firma lokowała się w Gliwicy na strefie przemysłowej, od jakiego momentu płaci. Ale to jest Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą uchwałę o podatkach, tu są dopuszczalne w podziale na te kryteria, które wymienia ustawa, ale tylko pod względem przedmiotowym. Nie może być stosowania takich kryteriów podmiotowo, więc nie może nam się w uchwale pojawić podmiot, tak jak tu się pojawia i w tym 2003 była to Witnica Metal, w kolejnych latach są wręcz nazwiska, tak, przywołane. Nie mówimy to tylko po to, żeby, nie wiem, szukać winnych, tylko chodzi o to, jak to funkcjonowało i że nadzór takie rzeczy przepuszczał. No przepuszczał, no na to wpływu nie mamy. Dzisiaj wiemy, bo to orzecznictwo jest już jednolite, że nie ma możliwości, żeby podmiotowo pojawiał się jakiś podmiot. Więc jeżeli to jest dopuszczalne różnicowanie, to tylko przedmiotowo. I to przestaje. Znaczyło wykreślić tamtej uchwały. No właśnie nie, bo właśnie dalej Pan nie rozumie sensu, że zawężając jak gdyby w tym załączniku tylko do nieruchomości tych, które mają nadane numery porządkowe, pozostawiamy pozostałe nieruchomości i nie mamy dla nich stawek. Czyli ktoś, kto będzie miał grunt BP, BI, on nie ma stawki. To się dopisuje. Bo my zawęziliśmy, bo nie na każdą nieruchomość nadawany jest numer porządkowy. I co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś nabywa grunt BP z nadanym numerem porządkowym, owszem, bo my go tu znajdziemy, ale przy tym kupił grunt BI, DRT i my już mamy problem, bo nie mamy stawki dla tego gruntu. I to próbowaliśmy Państwu pokazać, że nie może być takiej dowolności dla pracownika, że on otwierając uchwałę nie wie, jak ma opodatkować. I kto głośniej krzyczy, to wykrzyczy, bądź czwarty, bądź pierwszy. Tu jeszcze nam chodziło o to, żeby Państwu powiedzieć, że numery porządkowe również nadawane są na nieruchomości rolne. I takie nieruchomości, ponieważ miały nadany numer porządkowy, one się pojawiły tu u Państwa w uchwale, bo jest numer porządkowy, jest nieruchomość na przykład tam przy Leśnej, ileś tam. A on, ta nieruchomość w ogóle nie podlega pod podatek od nieruchomości. I jest to coś, co jest rażącym naruszeniem prawa i nie może się tu pojawić. A takie nieruchomości pojawiały się od początku, czyli od 2003 roku, bo był nadany numer. Już nikt nie wchodził tak głęboko, nie sprawdzał, jakie, a wystarczy, że w części ta nieruchomość jest nieruchomością rolną i już to determinuje, że ona nie podlega pod ten podatek. Więc to są te dylematy, o których mówiliśmy na tych spotkaniach i tych dylematów jest naprawdę dużo. I stąd też przygotowana forma uchwały ta ujednolica te zasady i obejmuje podatkiem całość gruntów. Tak jak Państwu tłumaczyliśmy, że w skład gruntów pozostałych nie wchodzą tylko te B, tereny mieszkaniowe, tylko tam jest jeszcze minimum 10 innych, których w tej chwili mogę powiedzieć, że tej stawki nie ma. I to było głównym, jak gdyby powodem. To jak nie było, pani sekretarz, no, to trzeba było to wprowadzić. To ale to chwileczkę, ale nie robiąc. Nie robiąc rewolucji. Bo dla mieszkańców gminy Witnica ten system był jasny, klarowny. No myślę, że chyba nie do końca był klarowny, bo tu Państwo mieliśmy takie warsztaty. Szkoda, że pan sami Państwo, Pana wtedy nie było na tym spotkaniu, mieli problem, jak gdyby mieli opodatkować dane nieruchomości. Tu wyciągnęliśmy tylko kilka takich przykładów,
A takich dylematów jest prawie na każdym podatniku. Pracownik nie może mieć tutaj dylematów, tylko on musi otworzyć uchwałę i jasno z niej musi wynikać, że do takiego gruntu stosujemy stawkę taką i koniec. Nie może tu być. Zawsze można było uchwałę rozszerzyć o brakujące elementy. No właśnie, nie do końca to się da, panie radny, bo naszą intencję naprawdę były dobre. Myśmy naprawdę chcieli to zrobić. Do końca się da, że się da. I ja myślę, że gdybym, nie wiem, możemy dać państwu na komisjach to, jak chcecie, spróbujcie to zrobić. Myśmy naprawdę chcieli do tego sumiennie przysiąść i spróbować zweryfikować. A ponieważ od początku, jak gdyby te kryteria, które państwo ustalili, nie były stosowane, nawet już w tej początkowej uchwale, bo jeżeli chodzi o sołectwa, już nie gradowaliście tymi kryteriami, tylko były owszem, w stosunku chyba do dwóch miejscowości. Tam, gdzie jest woda i kanalizacja, czyli no nie do końca, panie radny. Białcz, bo ja za chwilę panu powiem, gdzie nie gradowaliście. We wszystkich innych miejscowościach przyjęte było, że leci droga wojewódzka, więc wszystkie... To mają prawo. Dobrze, zaraz powiemy, bo mamy to zdiagnozowane. Leci droga wojewódzka, więc cała wieś jest klasyfikowana w trzecim jako dostęp do jednego kryterium. Niestety to nie wszyscy mieli ten dostęp do tej drogi wojewódzkiej. Bo czy jeżeli jest droga wewnętrzna i ktoś jedzie kilometr w pole, to on ma ten dostęp do tej drogi wojewódzkiej? Ale chcę panu powiedzieć, że jest wina rady, że urzędnik nie zweryfikował lokalizację? Przecież to nie radni. Ale my nie mówimy o winie. Ale to nasza wina. Nie, nie mówimy, że to wasza wina, tylko chcemy pokazać, że były stosowane... jak gdyby pokazane kryteria, które od początku jak gdyby istnienia tej uchwały nie były stosowane tak stricte do każdej nieruchomości, tylko było uogólnienie, że cała nieruchomość jak gdyby spełnia to jedno kryterium, tak? Pytanie, przepraszam. No tak było, bo... Ja to konsultowałam trochę i podam przykład ulicy od Wiosny Ludów i jest tam uliczka. Nie, wcześniej, no Wiosny Ludów. I jest taka właśnie droga gruntowa i trzeba ją przejechać i stoi im blok. I teraz ja na przykładzie nawet tego, że generalnie oni nie mają dostępu w tym momencie do drogi utwardzonej, czyli jak gdyby łapią się tylko, jeżeli jest kanalizacja, tylko w tym a są w którym? Dwa aspekty. No i w tym momencie powinni być, no dajmy na to w tej drugiej próbie. No w drugim okręgu, jeżeli no nie mają no tego pierwszego. A są? Tylko... Proszę? A są pierwsze? No dużo, ale dużo jest takich. Moglibyśmy tu mówić naprawdę wiele godzin. No dobrze, no ale to jaka to zasada? Tak powinien pracownik robić. Czyli te główne kryteria. Dostęp do drogi, kanalizy do drogi. No to pracownik właśnie się przyłożył w mojej osobie i to zrobił. Państwu przekazał to, co wyszło, żeby zweryfikować, bo też mogłam podejść do tematu tak. Baza, która jest prawidłowa, dodaje tylko numery, które zostały nadane w 2019 roku i nie mam problemu. Pokłoniłam się nad tym, żeby przeczytać całą uchwałę ze zrozumieniem i no niestety, ale radca również potwierdził moje wątpliwości co do zapisów i stosowania, dlatego też państwu przedstawiliśmy, ile jest niedociągnięć, nieprawidłowości. Przyjeżdża? Proszę? Tak? Nasz radca. Nasz radca. A w zeszłym roku tego nie widział? Dwa lata a 10 lat temu nie widział, panie radny? W 2003 roku tak nie widział. No to też nie jest argument. Panie radny, jeśli w tej chwili będziemy szukać winnych, a ja cały czas mówię, że nie po to wywołany został temat, żeby szukać winnych, za czyjej to było kadencji, kiedy nastąpiła ta nieścisłość, czy niedopełnienie jakiegoś, niedoprecyzowanie, bo niestety na przestrzeni tych lat tak to jest.
I należy w naszej ocenie podjąć uchwałę, która będzie zgodna z przepisami prawa. Różnicujemy tereny mieszkaniowe, czyli państwo, mamy tu stawkę od gruntów pozostałych, czyli tych innych, a tereny mieszkaniowe, ten zamysł tej uchwały jest taki, żeby objąć niższą stawką tereny mieszkaniowe tam, gdzie mieszkają nasi mieszkańcy. I to jest istotne. Ale im mieszkańcy, mieszkającym na wsi wyższą, podnosi się podatek. To nie jest tak do końca, że podnosi się podatek. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o mieszkańców terenów wiejskich, to musicie zwrócić tylko na jedną uwagę. Jeżeli chcemy tu jak gdyby objąć ochroną tych mieszkańców terenów wiejskich, czyli tych mieszkańców, którzy prowadzili te gospodarstwa rolne. Chodzi bardziej o ludzi wykluczonych. Objęcie ochroną ludzi wykluczonych. Dobrze, to nie w tej uchwale i to można jak zrobić. W tej uchwale też można zrobić. Dobrze, ale niech pan zamysł skończyć, bo Szanowni Państwo, to jeżeli wracamy do tematu i chodzi o mieszkańców tych, którzy kiedyś prowadzili małe gospodarstwa rolne, a teraz ich nie prowadzą, to zmiana tej uchwały w ogóle nie wpłynie na podatek, który płacą. Ponieważ wszystkie gospodarstwa rolne były położone na gruntach rolnych, na tak zwanych RK-ach czy BR-ach, one podlegają pod podatek rolny. Ich w ogóle nie dotyczy uchwała o podatku od nieruchomości. Będzie dotyczyła tych mieszkańców, którzy kupili sobie działkę, działkę sklasyfikowaną jako B i tam się wybudowali. Tych tak, ale o tych, o których wam chodzi, tych rolników, którzy mieszkali w tych tak zwanych zagrodówkach, ich domy położone są na tak zwanych BR-ach. Siedliskowe działki stanowią około 35-40% maksymalnie na terenach wiejskich. Pozostałe 60% są to normalne budynki na normalnych działkach. Rolnicy pozostawali gospodarstwa i zostały przekwalifikowane. Ja mówię tu tylko o tych gruntach, które są gruntami rolnymi, czyli tak zwanych BR-ach, że podlegają pod podatek rolny. Te sklasyfikowane jako B będą podlegały uchwale tej, która zostanie przyjęta, bądź ta, która obowiązuje u Państwa teraz i będzie przedłużona, jeżeli nie podejmiecie tej. Także to na pewno nie jest tak, że to dotyczy wszystkich. Troszeczkę nam dyskusja idzie w tym kierunku. Też przeczytałem sobie tą uchwałę, starałem się ze zrozumieniem i rzeczywiście tutaj urzędnicy mają dużo racji, że w tej uchwale jest trochę błędów i ja, ale nie jest błędem tej starej uchwały to, że dzieli na te okręgi. Ten sam podział okręgów jest najbardziej podziałem przedmiotowym i to nam tutaj ustawa dopuszcza. Dopuszcza nam nawet dużo więcej. Możemy nawet inaczej opodatkować na przykład budynki stare, zabytkowe i to my też możemy z takich rzeczy skorzystać. Do tej pory z tego nie korzystaliśmy, może kiedyś. Natomiast co jest podmiotowego w tej uchwale, to rzeczywiście ten nieszczęsny załącznik do tej uchwały, w którym są wyszczególnione te ulice, od tego numery do tamtego. Tak jakby tutaj w przypadku na przykład Sosen, to, że ten ośrodek jest wpisany do tej uchwały, to też można by to uznać za tą część właśnie podmiotową tej uchwały, że dotyczy podmiotu. Konkretnego zarazie pan, nie? Tak. Można i ja tutaj największy błąd w tej całej starej uchwale upatruję w tym, że jest ona nieprecyzyjna i ten cały załącznik, znaczy moim zdaniem w tej uchwale powinien być tylko punkt określający zasady podziału na te okręgi, tylko punkt określający zasady podziału na te okręgi, natomiast ten
cały załącznik to powinien być jedynie dokument taki właściwie w zasadzie nawet mogłoby go nie być. Gdyby te zasady były tak określone i wynikały, że można stosować te zasady, po to, żeby, to tak. Żeby urzędnikom się wygodnie pracowało, to powinni mieć taką podkładkę, taką ściągawkę, do której sobie na bieżąco dokładają te nieruchomości, odejmują, zmieniają i aktualizują. Ale właśnie myśmy się zastanawiali nad tym, jak podzielić tą gminę na takie okręgi, żeby to było proste, tak? Żeby można było stosować i zgodne z ustawą. I zgodne z ustawą. No, więc zastanawialiśmy się nad tym, czy podział geodezyjny byłby tym wskazanym, aczkolwiek on by nie odzwierciedlał tych kryteriów, o które Państwu chodzi, tak? Bo gdybyśmy tu na przykład ustanowili niższą stawkę, nie wiem, dla gruntów jakiś tam sklasyfikowanych na przykład jako DE w obrębie geodezyjnym i byłoby to podmiotowe. Czy to jest takie ważne? No przecież tu chodzi o darmo ulgę dla mieszkańców. Czy można zastosować jedną stawkę bazową, tak? No. Czyli która wynosi na maksymalnie na dzisiaj 0,50, tak? Dla pozostałych, że tak powiem, gruntów nie ujętych w tym. W naszej rozpisce dzielącej na okręgi. I wszystko. Jedno... No nie do końca. No to ja już teraz, to można czy nie można? Jedno. Tu chodzi o to, że bardzo trudno nam było, a mówię... Ale czy Rada może czy nie może? Jedną bazową, czyli 0,50 dla wszystkich gruntów z wyłączeniem czterech obszarów. Tak? Ale jakich obszarów? Ale jakich obszarów? No tych czterech okręgów, które mamy. Ale czterech okręgów i co w tych okręgach? Okręgu? I w tych okręgach ma Pani zapisane. Czyli w szczególności, w zależności i nieruchomości od lokalizacji. No, od lokalizacji. Do drogi, Panie Radny, no dobrze, no jak załącznik jest integralną częścią i z wyłączeniem i Pan na przykład na ulicy Różanej, który należy do drugiego okręgu jest od 1, 3, 4, 7, 9 plus B i jeszcze w granicach miasta, no to przepraszam, to nie ma nic do rzeczy, czy to są granice miasta, czy nie, nie proszę Pani. No jest zapis w granicach miasta, a co to znaczy w granicach miasta? Administracyjny, gdzie stoi tablica, znak, no bo dochodzimy do tego, że pracownik za biurka, podatkowiec, co ma wylecieć na ulicę Różaną i zobaczyć, gdzie jest. Jeśli jest taka potrzeba, to trzeba może skorzystać. Prawo ma być jasne, czytelne i dla podatnika, dla mieszkańca. Bo mieszkaniec składa informacje. To my pomagamy tylko, tak? My nie możemy narzucić, tylko pomagamy w wypełnieniu informacji, która się zmieniła teraz od 1 lipca 2019. Mamy wzór już ujednolicony na całą Polskę i naprawdę ludzie są przerażeni ilością i skomplikowalnością dla nich wypełnienia takiego druku. Nasz z uchwały był prostszy, czytelniejszy i też trzeba było podatnikiem siedzieć i pomagać, a w tej chwili to niestety obsługa interesanta tylko jest. No bo musimy pomóc, żeby ktoś wypełnił zwykły druk, tak? A przy tak skomplikowanej uchwale to niestety to jeszcze bardziej nam utrudnia. I to nie jest czytelne. Te możliwość drogi do drogi, drogi do ścieków, no dla mnie jest niepojęte. Jakie o gruntach pozostałych, które wchodzą w proszę się wyrazić jasno. Nieruchomość zamieszkała z dostępem do drogi utwardzonej, do sieci wodociągowej, do sieci kanalizacyjnej. I to jest głównie. Skład gruntów pozostałych wchodzą tereny mieszkaniowe. Trzeba zrozumieć tereny przemysłowe BA, B i inne tereny zabudowane, BP, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjne, BZ. Ja będę Panu cały czas tłumaczył. No to tłumaczę Pani, pytam się, czy można zastosować jedną stawkę bazową i od tego zrobić Po to były sp-
spotkania, na których niestety pan się nie pofatygował. Prosiliśmy o państwa sugestie, żeby przygotować, żeby wypracować tą uchwałę, a dzisiaj, panie radny, pan stawia argumenty, czy może być. Ja nie jestem prawnikiem, żeby tu rozstrzygać, tylko przedstawiony projekt uchwały spełnia warunki określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Tutaj ten punkt trzeci właśnie wprowadza coś takiego jak stawkę bazową i od tego jest, przeczytam w całości, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 50 groszy od metra kwadratowego powierzchni, z tym, że od terenów mieszkaniowych 0,39 zł od metra kwadratowego powierzchni, więc tutaj już jest wprowadzona ta stawka bazowa 0,50 i od tego jest to, co tego. Ale jest tylko jedna, tak? Znaczy jest tylko jedna, jest tylko jedna. A pytanie, dlaczego tylko jedna? Dlaczego nie cztery? Tak do tej pory. Dlatego, że ta klasyfikacja i te kryteria, które państwo wprowadziliście, dla nas są niezwykle trudne do ustalenia. Mimo tego, że próbowaliśmy zweryfikować i z Zakładem Wodociągów spróbować te państwa kryteria, które trzy podaliście, do każdej nieruchomości przypisać, tak? No więc mówiliśmy tu na komisjach o tym, że jest niezwykle trudno. W toku tych prac wyszło to, że już od samego początku jak gdyby te kryteria nie były stosowane i to jest to, o czym ja mówiłam państwu wcześniej, to tak jakbyśmy mieli w tej chwili tą bazę próbować i jeszcze raz to, co było zaliczone, nie wiem, od 2003 czy 2004 roku do pierwszego okręgu, nam wychodzi, że powinno być w drugim. Bo się mogło zmienić coś w międzyczasie. No nie, no, asfalt się nie zwinął i woda się też nie zwinęła. No więc no, na pewno takich rzeczy się nie zrobiło. Bo jeżeli się tylko to coś się wybudowało i powinien przejść do wyższego, na pewno nie do niższego. A nam wychodzi na to, że faktycznie częściowo pół ulicy nie powinna być w tym pierwszym, tylko powinna być od samego początku w drugim. No więc jeżeli tak mielibyśmy podejść do tematu... No to trzeba to zrobić raz, solidnie, dobrze. Dobrze, to teraz to państwu pieniądze. Dalej mówię. Więc mamy na części gminy niezinwentaryzowane od samego porządku, od samego początku stare sieci wodociągowe. No więc nam jest niezwykle trudno, nam, którzy mogą się tylko poruszać w zakresie dokumentów, którymi dysponują, w zakresie ewidencji posiadanej przez starostwo powiatowe. No więc wchodzimy... Ale jakie stare niezinwentaryzowane? Pan prezes Krzyżerka pokazywał szczegółową parę lat temu mapę. Każdy metr wodociągu pokazywał na tej mapie, gdzie są poprowadzone, gdzie ma azbestowe, gdzie ma inne, gdzie ma to stalowe. No to ja państwu na tych komisjach pokazywałam, tak? No, ale skoro prezes nam pokazywał, to znaczy, że prezes mówi nieprawdziwie, że jest jakieś... Ale to znaczy, że ja mam przyjąć to, że to jest dobrze, jak ja widzę, otwieram ewidencję i nie jest dobrze, bo nie ma tej sieci na mapie. To mam powiedzieć panu, że jest? Nie, ja powiem panu, że jej nie ma. To czemu jest? A nie wiem, bo to jest stara sieć. Czyli powinna być już dawno zidentyfikowana i naniesiona na mapkę, a jej nie ma. Tak? Sieci nie ma, a mam podpisane umowy. Co ja mam zrobić? No to panie sekretarz, no od tego jest pan prezes, za to bierze pieniądze, żeby tą mapę uaktualniać. Nie, to nie jest pan prezes od tego. Bo od wodociągu? Od dysponowania tymi sieciami, które zostały mu przekazane. No tych, które nie ma, no na pewno nie przekazane. Przecież on ma całą sieć w budżecie. To się tak mówi potocznie. Dysponuje tym, co ma przekazane. A jeżeli sieć jest nieujawniona na mapie, no to jak mógł mieć to przekazane? Przepraszam, czyli jak ma przekazane, a nie ma tego w ewidencji, to ma prawo pobierać opłatę za wodę, czy nie? Ale to schodzimy. Ale to będzie pan patrzył, idzie dalej. Ale wkraczamy w jakieś nielegalne praktyki. No jak jakieś nielegalne? Tu są położone stare sieci pomimieckie, które naprawdę no, w częściach nie są zidentyfikowane, bo nie ma ich naniesionych na mapach, tak? Gdyby były naniesione, ja otwieram ewidencję gruntów i budynków prowadzoną przez starostwo powiatowe i ja tą sieć widzę. I większość tych sieci naprawdę widzę, ale są fragmenty, gdzie ja ich nie widzę. Każda informacja będąca w posiadaniu organów gminy dotycząca sieci,
dotycząca umów, bo jeśli nie ma sieci, a jest umowa na dostarczanie wody, to coś jest nie tak. I no każda to... taka informacja powinna być przez wydział księgowy weryfikowana i naniesiona. Każda. Co przez robi? Wydział księgowy, jaka robi? Informacja? Tak to było robione przez 16 lat i wcześniej również. No. I tak to funkcjonowało. Ale co ma zweryfikować wydział podatkowy? To czy jest sieć zinwentaryzowana? Przepraszam, czy na pierwszą trzeba iść do MZK, czy są telefony? Można zapytać, no, tak? Nie, proszę pana, my się opieramy na dokumentach. No. Na dokumentach, a nie na przekazie telefonicznym bądź ustnym, no bo to nie jest... No to jest pismo od pana prezesa, że Kowalski, który zamieszkuje na takiej nieruchomości, ma dostęp do wody miejskiej, ma dostęp do kanalizacji. To jest dokument potwierdzający naliczony podatek. Nie, jeżeli chodzi o zakład wodociągowy, to tylko mamy nie informacje o możliwości, tylko o tym, kto ma zawarte umowy. I to jest fakt. Bo to są na to dokumenty, ma umowę podpisaną na wodę, na ścieki, to może zgłosić. Możliwość każdego kolejnego, który nie jest, to musimy stwierdzić na podstawie tych sieci, które są położone. A jeżeli ja otwieram mapę i mam umowę podpisaną, ale ja nie widzę sieci, bo jej tam nie ma. Jest po prostu nie na... To jest, nie jest pani sekretarz, nie ma. To jest cud. Ale czy to jest cud, to nie wiem. Ale takie mogę panu pokazać. Nie, pani nie pokazuje. Ale jakiego pracownika? No, ale przecież nie nasza, tak? Nie no nasza. Dobrze, ale to nasza też. Nie ważne, czy tych pracowników, czy poprzednich pracowników. No dobrze, trzeba te sieci zinwentaryzować, ale to będzie trwało. Tego się nie da zrobić tak, bo to będzie i koszt, tak? Zlecenia naniesienia na mapy tych sieci, bo takich odcinków jest kilka i myślę, że to teraz... Co to jest dla państwa miarodajne? Mapa? Wydruk z mapy? Czy co? No, no ale czy co? Potrzebny do naliczenia? Wydruk z mapy? Tak, bo na podstawie tego, że jest sieć, ja patrzę, czy ta dana osoba ma możliwość. Ona nie musi mieć zawartej umowy, ale ma możliwość wleć w drodze sieci. Więc tak, ta sieć. Tam było zapisane, że to jest wydruk z mapy? No ale jak możliwość inaczej zweryfikować? Na podstawie ma możliwość. Proszę panią, urzędnik na spacer i... Na wywiad. I na wywiad. Trzymamy, no chyba pan zartuje. No tak, bo dla kontroli. I myśli pan, że jest tak, że nie powie, że... Jest deklaracja, jest deklaracja i państwo... Jest deklaracja. O podatku od nieruchomości na przykład. No. No i... Trzeba wpisać, nie? Ale co ma wpisać? No wszystkie dane, które są niezbędne. W deklaracji nie ma takiego punktu o możliwości dostępu. Mamy ujednolicone deklaracje. Ale mówię o deklaracji od nieruchomości. Przedsiębiorstwo, którego właścicielem stuprocentowym jest gmina, posiada takie informacje i na żądanie poszczególnych mieszkańców wystawia taką informację. Więc tak samo może wystawić taką informację na zapytanie urzędu. Bo skoro ja kupując nieruchomość, nawet która ma 150 lat, zanim ją kupię, mam prawo wystąpić do MZK z zapytaniem, czy istnieją możliwości techniczne wykonania czy nie. W promesie, tak? To, co się na to jeszcze na promesie. Jest potrzebna do warunków zabudowy, tak? Ale nie tylko. Jest, bo ja mam takie zapytanie, żeby wystąpić prędzej bez tego, jakby chcę kupić. Więc jest możliwość stwierdzenia przez naszą firmę, z którym 100% mam winę, czy taką nieruchomość ma, czy nie ma możliwości. No pewnie tak, bo ktoś, kto ma działkę, chce się budować, to takie promesy dostarcza, tak? I pewnie tak. Oczywiście, to jest wszystko do sprawdzenia, tylko że mówimy tu o akcie, który ma rangę prawa, aktu prawa miejscowego i to ma być jasne i czytelne, a nie możliwość, tak jak tu pan radny wskazuje, że pracownik ma iść w teren. Nie, absolutnie nie zgadzam się z panem, bo ja mogę iść w teren i pracownicy wówczas, gdy mam na podstawie dokumentów stwierdzam, że podatnik złożył mi nieprawidłowo informację, że wszystkie te dane, które zawarł w tej informacji, nie są zgodne z ewidencją gruntów i budynków, z rejestrem, który jest prowadzony przez starostwo powiatowe, bo to jest podstawą, a tu badanie możliwości, to wprost tu powinno z aktu wynikać, jak ja mam do której nieruchomości, do przedmiotu, do jakiego gruntu
zastosować stawkę podatkową, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja nie mówię, że ja nie pójdę w teren, czy moi pracownicy wymiaru, ale nie może być takiej sytuacji i takich zapisów, że okręg jeden czy drugi ma w granicach miasta, jest jakiś numer i co? Ja mam lecieć, co to znaczy granica miasta? O tym, co panu mówiłam. Tu ma być precyzyjnie. Więc teraz tereny mieszkaniowe są precyzyjnie dookreślone. Czyli wszystkie w ustawodawca nie zdecydował o powierzchni miejscowości. Nie, jesteśmy, powiem tak, jeśli chodzi o okręgi, to chyba faktycznie jesteśmy w Polsce jedyną gminą, która ma podzielone miasto i wieś na sołectwa, nawet nie na okręgi geodezyjne, bo one się nie pokrywają. W sołectwie z obrębami geodezyjnymi, co też jest wielkim utrudnieniem. To też nie nasza wina. Ale my nie mówimy, pani radny, o winnych. No ja wskazuję tylko tak niedociągnięcia te wady, które należy w mojej ocenie wycofać z obrotu prawnego, żeby ta uchwała w takim brzmieniu nie była. Nikt tu nikomu nie robi krzywdy, bo patrząc na wieś, na przykład jadąc do Kostrzyna, wsie coraz są piękniejsze i chwała za to. Są sypialniami większych miast, na przykład typu Kostrzyn, więc Dąbroszyn pięknieje, piękne nieruchomości, duże powierzchnie, zagospodarowane na skraju przed lasem, są sypialnią Kostrzyna, a z tego wynika, że tu powinna być zróżnicowana stawka podatku od nieruchomości, bo nie mają drogi, nie mają wody, nie mają ścieków. Ale alternatywne źródła są teraz, zarówno do wody, do ścieków, są dotacje z innych funduszy unijnych i ludzie świadomie się tam proszę poczytać status gminy. Gmina ma obowiązek zaopatrzenia mieszkańców wodę pitną, tak? Nie, ja znam tak, zadania gminy. To są zadania własne gminy. Zadania własne gminy, proszę ale tylko mówić, nie to jest tyle. No, tak mają, bo to tak jest gminy. Sypialnia. Tak, tak zapłacił za tą działkę w słynnym Dozroszynie. Tak dało, bo właśnie tam tego nie ma. Bo właśnie tam tych mediów nie ma. Ja się nie zgadzam z panem radnym. Dlatego wybrał właśnie Dąbroszyn, a nie Koszyn, bo tam tego nie ma. Bo właśnie o to chodzi. Ja uważam, że to, co w ustawie nie jest zakazane, jest dozwolone. Mnie nie przekonuje na dokładnie prawo, że ja bym chciał, żeby pan Kielan powiedział, jeżeli ustanowimy dotychczasowe cztery stawki, złamiemy prawo. Jeżeli tak pan powie, to bym głosował za upośrednieniem. A ja tego nie usłyszałem. Ale jeszcze raz, bo nie zrozumiałam, a czy ja jestem prawnikiem, że panu mam powiedzieć, że co, że no nie bardzo wiem, o co, na jakie pytanie mam. Nie łamiemy prawa, jeżeli pan... Znacie państwo już... No to musimy opowiedzieć się za ludzi, no bo tych osób, tych rodzin w czwartym sektorze mamy bardzo wiele. Bardzo niewiele. Bardzo niewiele, macie państwo. Skrzywdzimy mieszkańców Tarnówka, skrzywdzimy mieszkańców Okrzy, Boguszyńca, jeszcze tak niektórych, a w Tarnówku to o ilu osobach pan mówi? O całej rodzinie, co wody na plecach przynosi do domu. Zapytać państwo o podejście do tych ludzi. Ja wiem, że tam nie ma wody, panie radny. Ale już też... Przez kilka miesięcy po prostu nie zyskali żadnej pomocy. To też jest przesłanką jak ja mam dzisiaj posłuchać. Przesłanką taką, że nie zrobiliście państwo nic, żeby odciążyć tych ludzi, żeby nie nosili wody w beczkach, w bańkach. Tak, ja rozumiem. Znaczy najłatwiej oczywiście podnieść stawkę, mieć wszystko z głowy i się tym nie martwić. My musimy się przede wszystkim martwić o tych ludzi, którzy nie mają dostępu do podstawowych mediów, a przede wszystkim wody, bo droga jeszcze oczywiście może być jakaś tam załatana, może być utwardzona. Natomiast no, woda to już jest podstawa, prawda? Nie zrobili państwo nic dla tych ludzi, wiele razy przychodziłem, mówiłem o tym, prosiłem, nie tylko ja zresztą, bo kilku radnych. I po prostu my musimy przede wszystkim zadbać o tych ludzi, którzy nie mają właśnie tych najważniejszych mediów, nie mają dostępu. Tych ludzi z czwartego sektora nie jest wcale tak mało. My po prostu
uśredniając tą stawkę, po prostu 3 dziny tych mieszkańców z tego ostatniego szczególnie sektora, oni wtedy zapłacą za merytoratorzy 10 groszy więcej, jest to dosyć dużo i uważam, że jeżeli nie łamiemy prawa, jeżeli ta ustawa dopuszcza możliwość, żeby te 4 stawki zostały, to nie ma ku temu jak żadnych przedłużeniu. Szanowni Państwo, nie macie tutaj pełnej wiedzy i tak możemy polemizować sobie bardzo, bardzo długo. Ja tutaj na komisjach z Panią Kołczyńską też rozmawiałam, że jeżeli chodzi o tych mieszkańców Tarnówka, to owszem, należy im pomóc, ale trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które będzie spełniało wymogi prawa i faktycznie tym ludziom ulży, bo to, że faktycznie tam nie mają wody, to jest wstyd. Wstyd dla nas wszystkich, tak? Ta sytuacja jak gdyby prawna, bo ci Państwo mieli ten dostęp, tylko korzystali ze studni, która była gdzieś tam zlokalizowana na innej działce. Ja w tej chwili nie wiem, jakie byłyby możliwości, ale podawałam tutaj przykład, że być może oprócz tych dotacji, które Państwo macie na piece, na stację uzdatniania wody, trzeba zgromadzić trochę środków i dać na budowę studni. I w przypadku takiego kryterium niskiego dochodowego dać nawet 95% dofinansowanie, żeby tylko niewielką część oni partycypowali groszowo, a resztę nie pokryje gmina. To byłoby rozwiązanie dla tych mieszkańców Tarnówka. A jeżeli chodzi o podatek, to nie mówcie tu o podatku, bo ich nie obejmuje podatek od nieruchomości. Myśmy to sprawdzili. Te domy leżą na gruntach rolnych, więc podlegają pod podatek rolny i to ich w ogóle nie leży. No więc to są sytuacje naprawdę. Dla was może się wydawać, bo domy na wsi, tam gdzieś leżą, więc płacą. Nie, nie wszyscy są objęci podatkiem od nieruchomości. Akurat tych państwa tutaj mamy, położone są te domy na gruntach rolnych, podlegają pod podatek rolny. I z mocy ustawy są zwolnione, czyli ci państwo no więc nie płacą ani złotówki, bo to są BR na roli 5., 6. Specjalnie zostało zweryfikowany Tarnówek, mam wypisy i nie wiemy jak będzie w przypadku innych, którzy gdzieś tam też są w tym 4. okręgu, ale naprawdę tych nieruchomości jest niewiele. I jeżeli chcemy im pomóc, to na pewno nie tym, że damy im 2 złote w skali roku podatku mniej, bo to żadna pomoc ze strony państwa. Tylko trzeba znaleźć takie rozwiązania, które faktycznie to rozwiążą. Bo 2 złote podatku w skali roku to pomoc. Nie wiem. Ja jeśli kontaktuję też do Mariuszy troszkę odnosząc się, powiem tak, znam taką gminę i taki przypadek, że gmina podejmuje już 6. raz uchwałę, którą uwala wojewoda i jest konsekwentna w tym, co robi. Wojewoda uważa tak, rada uważa tak, na razie się przepychają, nie wiem gdzie się skończy to, ta cała sytuacja. Też podatek od nieruchomości? Ja myślę, inna sytuacja trochę, ale też jakby spór prawny, interpretacji. Ale też nakłada obowiązki na podatników, czy nie? Czy tylko tak, kwestia prawna? Też troszkę, są konsekwencje też finansowe dla mieszkańców w tej uchwale. Wojewoda twierdzi inaczej, jak inwestowy. No ale to jest postępowanie, czyli sąd i tak dalej, nie? Jedni uważają tak, więc interpretacja przepisów prawa w Polsce jest tak rozbieżna i tak różna, że jeden prawnik się powie, że coś, jakiś tok postępowania jest zgodny z prawem, a za 3 godziny inny z tego z tej samej ulicy, która sprzeciwna, powie całkiem inny. Ale wyroków jest mnóstwo. No tak. Ale z tym się zgadzamy. Nie mamy ujednoliconej wykładni prawa. I to jest najgorsze, bo tutaj stanowicie Państwo jako Rada akty prawa miejscowego i też są różne interpretacje i wyroków jest mnóstwo. Więcej jest odnośnie różnicowania stawek co do działalności gospodarczej, a nie do tego typu. Na pewno prawidłowym jest różnicowanie co do przedmiotu, tak jak tutaj do terenów mieszkaniowych, tak? Żeby tutaj wyeliminować. A mówię, no jakby każdą indywidualną sprawę trzeba by było przeanalizować, bo na przykładzie Tarnówka, to pani radna też właśnie wspominała wcześniej na komisjach, stąd też przeanalizowane i wydruki z ewidencji wzięliśmy, żeby zorientować się, bo alternatywne źródła, ja rozumiem, że ktoś teraz bez wody to jest tragedia, ale może znajdźmy jakieś inne rozwiązania, nie patrzmy tylko, bo i tak nie jesteśmy w stanie doprowadzić tamtej wody,
tak jak pani sekretarz mówi, 2 złote oszczędności, czy nawet 10 zł, jakby to było, bo to są nieruchomości małe, ale podlegające pod podatek rolny nawet, to oni w tym wypadku przy tym zapisie z obór i stodół, to co jest do hektara posadowionych na gruntach rolnych, oni będą mogli skorzystać z tej niższej stawki od budynków, tak, którzy też byli inną stawką od budynków pozostałych opodatkowywani. Tu nie może być dobrowolności z aktu prawa miejscowego do opodatkowywania i Ksińskiego inaczej, i Kowalskiego przysłowiowego inaczej. To musi być jasne i czytelne. Każdy z nas ma równy dostęp do wszystkiego. Tak są skonstruowane podatki. Niestety nie, pani kierownik. Znowu pani wprowadza mieszkańców gminy Witnica w błąd. Nie wprowadzam nikogo w błąd, panie radny. Proszę nie przeinaczać, bardzo proszę, panie radny, ja opieram się na przepisach prawa. A ja się opieram na tym, że uchwała funkcjonowała 16 lat. Panie Krzysztofie, udzielam panu głosu. Ja zgłaszam ostatnie chwile na zgłaszanie do dyskusji. Zamknijmy dyskusję. Panie Krzysztofie, proszę. Właśnie tak nazywają, że są to tereny mieszkaniowe, tak? To jest zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków i on właśnie w rozporządzeniu tak klasyfikuje tereny mieszkaniowe, jest to B, czyli to jest zapis ustawowy i definicje ustawowe. Ale ja jeszcze chciałam tu dodać, tu pan radny bardzo słusznie zwrócił uwagę, że tereny zmieniają klasyfikację gruntu i to ustawa nakazuje, że w momencie od następnego miesiąca po zmianie klasyfikacji gruntu powstaje obowiązek podatkowy, czyli tereny, grunty rolne będące na przykład do maja gruntami rolnymi objęte ustawą o podatku rolnym zostały przekwalifikowane i w maju w ewidencji uwidocznione, czyli od czerwca wchodzą mi w podatek od nieruchomości. Przy takiej konstrukcji uchwały z podawaniem numerów porządkowych nieruchomości ja łamię ustawę i nie mogę tego opodatkować, bo nie mam stawki. Nie mam przyporządkowania do czego, a nie mogę zmienić uchwały podatkowej. A już od czerwca powinnam je opodatkowywać podatkiem od nieruchomości. Pytam się, panie radny, jaką stawką? Kto się na dyscyplinę finansów narazi? Ja i moi pracownicy, tak? Przy takiej konstrukcji uchwały. Także proszę... Przepraszam bardzo. Jest wszystko okej. Czy nasze RIO jest niekompetentne? Czy nadzór wojewody jest niekompetentny? Pani kierownik, nie ma pani merytorycznych tutaj argumentów, żeby tutaj mieszkańcom zadośćuczynić, bo po prostu nie ma takiej intencji, nie ma, ja to tak traktuję, bo jeśli mówi pani, że tutaj można zapisać, że od terenów mieszkaniowych 0,30 od metra powierzchni kwadratowego przy gruntach oznaczonych klasą B, ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby wpisać do uchwały takie grunty, o których pani mówi.
Ja której nie widzę. Ale jakie? No nie widzę. No, konkretnie, no, proszę no, o pani propozycję. No mówiła pani, bo... że na R tak, są nieruchomości. Ale to wpiszmy to. Ale to wpiszmy to. Dlaczego? Ale co mam? Ale co? Bo no. Nie rozumiemy się. Grunt rolny został podzielony na działki budowlane i jest rolą, podlega pod ustawę o podatku rolnym. Ktoś ale się ja wybudował mówię, na tym gruncie. Ja mówię o nieruchomościach starych, budowanych na Skarb Państwa, zostaje... gdzie była funkcja rolna i zostało budownictwo mieszkaniowe, stare domy. Tu mamy obowiązek podatkowy, nam powstaje od kolejnego miesiąca. No ale tak? Przecież to nie jest nowa sytuacja, tam są grunty oznaczone, tak? Nowa sytuacja. Nowa, to o czym pan radny tutaj... Gdybyśmy zostawili w takiej formule, jaka była do tej pory, to nie możemy opodatkować do kolejnej uchwały, kiedy wprowadzimy ten numer porządkowy. I łamiemy... Więc ileś miesięcy nie opodatkowujemy, bo nie mamy stawki na tą daną nieruchomość. Jest stawka bazowa, której można nie ma stawki bazowej. Kończę jeszcze raz. Ale niech pan. Przyniosę mnie. Znaczy, tutaj panie ma rację, bo tu, no bo rzeczywiście, jeżeli w ciągu roku wychodzi taka sytuacja, że zmienia się coś w klasyfikacji gruntu, no to oni rzeczywiście nie mają podstaw do zaopiekowania, bo musieliby to pisać do załącznika, a załącznik jest integralną częścią uchwały, więc. Nie wolno zmienić uchwały w trakcie roku. Dlaczego? Przepisy ustawy. Dlatego mówię o tym, że taki załącznik nie powinien w ogóle istnieć w tej uchwale, tak, i powinien istnieć w urzędzie jako ściągawka dla urzędnika. Tylko i wyłącznie. Ale nie jest ściągawką coś, co... Jeżeli uchwała precyzuje na tyle, to podstawą wymiaru podatków jest ewidencja gruntów i budynków i zapisy tam, które widnieją. Więc ten ruch teraz w nieruchomościach, patrząc 15-20 lat temu, był znacznie mniejszy, jak powstawała ta uchwała. I być może, że tego problemu nikt nie widział, nikt nie zastanawiał się i ona z automatu szła. Ja nie podejrzewam ani nie podważam autorytetu ani regionalnej, ani LUW-u, bo to nie o to chodzi. Tylko skupmy się nad tym, żeby wyprostować coś, co nie do końca jest zgodne z przepisami prawa i nie szukajmy winnego, bo nie o to mi chodzi. Ustawa nam nakazuje pewne reguły zachować i my to musimy zrobić. A w akcie prawa miejscowego my nie możemy stawek sobie zmieniać w trakcie roku podatkowego, bo zobowiązanie powstaje w sposób deklaratoryjny i konstytutywny. Proszę posłuchać. Rodzaj gruntu. Możemy wpisać czy nie? No to mamy dopisane. To teraz mamy dopisane. No to jeszcze nie widzę tutaj, żeby to było dopisane. Bo tereny mieszkaniowe, czyli one są jako B. To są tereny mieszkaniowe, proszę, a od tych pozostałych... Ja się nie znam. Nie znam. Dlatego tłumaczę. Ale niech pani mi powie. Właściciel nieruchomości na terenie wsi to mieszka w swoim budynku. Tak. Starym, stuletnim. Czy to jest teren mieszkaniowy? W zależności... Ale proszę mi jasno powiedzieć. Dobrze. W zależności od czego? Ja bym musiała zobaczyć tego Iksińskiego, jak ma grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. To nowo postawiony budynek na terenie rolnym, który nie jest ogólniony. Ale nie mieszajmy. Bo chodzi o te osoby, które mieszkają od X czasu i zdały na Skarb Państwa swoje grunty i one powinny być użytkami rolnymi. W większości przypadków są, ale są też tacy, co przykładem jest tu pan radny, który pozwolił, żebym użyła jego nazwiska i jego przykładu, że jego teren, który była gospodarka, był dom i stodoła, został przekwalifikowany przez starostwo powiatowe. Oczywiście w formie obwieszczenia było, że była modernizacja tych gruntów. Jako właściciel to trzeba pilnować tego. No, ktoś, kto nie dopilnuje i nie zainteresuje się, z mocy jakby zza biurka zostały te tereny przekwalifikowane na B i teraz już ma mieszkanie, ale już nie ma stodoły, ale ma budynki transportu i łączności. I już automatycznie wszedł w podatek od nieruchomości, a tak wypłacił podatek rolny. Tego nie unikniemy. Ani ja, ani państwo nie jesteśmy w stanie nad każdym ochronnym parasol zrobić. Starostwo powiatowe. Ale z jakim wniosek? Na wniosek.
Nie, z urzędu. Dlaczego? Z urzędu. Proszę wytłumaczyć, bo mieszkańcy nie wiedzą. Ale z urzędu starosta ma takie zadania, że powinien aktualizować stan nieruchomości na terenie swojego powiatu. I te, to są zadania powiatowe. I to robi starosta. I oni to robią zza biurka. To nie jest tak, że geodeta idzie na grunt. Jest zazwyczaj to w formie obwieszczenia, później na wsi, w sołectwie jest zebranie, jedni przyjdą, drudzy nie przyjdą. Jest lista obecności, wiem to z doświadczenia, lista obecności. Te starsze osoby, nie rozumiejące się do końca, o czym się mówi, no to myślą, że jest lista obecności, podpisują się, a to okazuje się, że dają pełnomocnictwo. To się dzieje, później się uprawomocni, ujawnią w księgach wieczystych i proces jest zakończony. No i jest, były użytki rolne. Zgodne z prawą, zgodne z uczciwością, wszystko jest fajne. Poza ludźmi, ludzie się podpisują i tak się dokonują zmiany prawa. Pan do tego podchodzi, a ja praktycznie. Pokazuję Państwu. Udzielamy się głos panu Jackowi i zamykam dyskusję. Czy ja mogę jeszcze? Bardzo proszę. Jedno zdanie. Bo być może my się nie znamy na tym temat, znamy się na BR-ach i BRR-ach i tam różnych takich nazwach, tak? Ale co mnie tutaj skusiło do zawarcia głosu tutaj w tej dyskusji. Dyskutowaliśmy na Komisji Oświaty, tak? I prosiliśmy i mówiliśmy o tym, że warto by było popracować nad tą starą uchwałą, a nie wprowadzać czegoś nowego, o czym cały czas my tutaj próbujemy dyskutować. Ale ja chciałbym tutaj przyczepić się, że tak powiem, brzydko, tak, do uzasadnienia, w którym tak naprawdę usprawiedliwia się tylko i wyłącznie zmianę poprzez to, że to Rada wprowadza. A Państwo przecież prosicie o to, że te zmiany są potrzebne, bo wprowadzają Wam zamęt przepisów prawa. A tutaj proszę bardzo, Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość. Oczywiście. Rada Gminy powinna się kierować przy różnicowaniu. Rada może wprowadzać tylko. Kompetencje Rady jest określone. I teraz podsumowanie tego uzasadnienia jest takie, że pozyskanie dochodów podatkowych ma na celu zapewnienie realizacji niezbędnych zadań gminy. Wszyscy muszą dbać o dobro publiczne i tym samym przyczyniać się do finansowania wspólnych potrzeb. Bardzo ładne. To jest takie jakby usprawiedliwienie tego, co Rada może. A mi brakuje w uzasadnieniu tego, że... Dlaczego jest zmieniana stara uchwała i sposób? Że to jest kłopotliwe i tak dalej, że to Pan sprawia... Że to dotychczas obowiązuje... Tego brakuje mi, tak? Osobiście, dlatego... Panie Radny, ja tu proponuję, żeby Pani Mecenas odpowiedziała Panu językiem fachowym, prawniczym. No uzasadnienie, jak każde uzasadnienie do uchwały, ma opisywać zmianę, taki cel i przyczynę. Ale dlaczego przyczynę? Dlatego, panie radny, tyle razy jest wspomniana rada z tej przyczyny, że to rada jest organem podejmującym akt. Więc jakby odnosimy się do podstawy prawa, to rada ma kompetencje i tak dalej. Na wniosek, na ciało. A w zakresie... Niech to będzie. Ja rozumiem, że Pan chciał bardziej szczegółowo może tutaj uzasadnienie, jakie problemy rodzi ta uchwała, no ale... Nie uzasadniono zmiany sposobu naliczania opłat. W uzasadnieniu. Nie ma ani słowa, że zmieniamy sposób naliczania podatku nieruchomości zabudowanych w terenie gminy Witnica, bo... Bo jest to... I nie ma. Państwo znacie, bo myślę... Ale w uzasadnieniu tego nie ma. Ale wiele razy, ja myślę, że książkę chyba by napisał tu, jeżeli mielibyśmy to wszystko ująć, te wszystkie nieprawidłowości, które Państwu przekazaliśmy. Państwo macie już doskonałą wiedzę, a ponieważ zasady, ten akt prawa miejscowego leży w Waszej gestii, to z całą odpowiedzialnością dzisiaj podejmiecie decyzję, czy będzie funkcjonował na terenie gminy nowy akt, który będzie zgodny pod każdym względem z ustawą, czy będzie w dalszym ciągu obowiązywał akt, który był funkcjonował tu gdzieś tam przez okres
bardzo długi z tymi mniejszymi i większymi nieprawidłowościami. Dzisiaj macie Państwo na ten temat wiedzę i dzisiaj będziecie po prostu o tym decydować. Nie jest naszą rolą naciskać na Państwo, żebyście podjęli. Naszą rolą było tylko przedstawienie Państwu tego, żebyście we właściwy sposób i zgodnie ze swoją wolą podjęli dzisiaj akt. Naszym celem nie było naciskanie na Państwa, tylko pokazaliśmy te nieprawidłowości, które być może kiedyś nie były widoczne, a teraz są widoczne coraz bardziej. Sami Państwo wiecie, że w tej chwili prokuratorzy też się przyglądają uchwałom, które funkcjonowały przez wiele lat i nikt nie widział żadnych nieprawidłowości. Stąd też dzisiaj Państwu przedkładamy akt, który spełnia wszelkie wymagania, bo nie wiemy, co się pojawi za 2 lata, za 3 lata. A no jest to w kompetencji Rady, więc to Rada. Jeżeli macie Państwo jeszcze pytania, to odpowiemy. A jeżeli nie, to faktycznie ustalając te zasady, albo przyjmiecie te, które przedłożył burmistrz, albo postanowicie o tym, że będzie funkcjonowała dalej uchwała obarczona tymi nieprawidłowościami. Dziękuję bardzo. W związku z zakończeniem zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę przycisnąć przycisk i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 2 radnych, 11 przeciw, wstrzymujących się nie było. Zatem uchwała nie została podjęta. Czy moglibyśmy poprzeradać i zaproponować jako Rada inną? Ponieważ projekt uchwały przedkłada burmistrz, to Rada sama z siebie nie bardzo może w tej zakresie. Składam wniosek o przerwę, jeśli nie. Możemy przerwę.